Nie zapomnij ocenić filmu. No witam was serdecznie, Kramer Wykopki z tej strony. Właśnie zaraz się szykuję na wieczorne wykopki. Nagram dla was jakiś krótki odcineczek. Mam nadzieję, że z niedzieli odcinek będzie jutro, a ten damy może w czwartek, może w piątek. Także oby dużo posypało, to będziecie mieli co oglądać. Do zobaczenia. Fajna przerwa? No. Nie? Jest Robercik, jest Sebastian. No. I co? Ogólnie rzecz biorąc, zobaczcie, to nowy model Simplexa. No, przyciemniany. Tak zwany. No, jest dobrze. Oj, dzisiaj sreberek nakopiemy. Mhm. Oj, nakopiemy. Ja 2 złote. Żaglówkę. No i co, druga kopiejeczka. Po pierwszej wam nie nagrałem, bo zostawiłem telefon w samochodzie. Do tego kuleczkę jeszcze muszkietową znalazłem. O, proszę was, bardzo. To jest to. Zobaczcie, no. Te pole mnie zaskakuje. Krzyżyk. Znalazłem krzyżyk. 3 medaliki, a teraz krzyżyk. Pięknie. Dalej jak 0,5 metra. Plomba duża. Ładna plomba. Co prawda plomb tutaj to jest od groma, ale... Ale fajnie coś kopać w ogóle. A teraz coś takiego wpadło. 1912. Chyba coś tam. A z drugiej strony Warszawa. 3683. I coś jeszcze tam jest napisane. Jakiś numerek, jakiś coś w tym stylu. O, fajnie. No proszę ja was, po 20 plombach i tak dalej, miedziana obrączka. Miedziana obrączka się trafiła. Kilka monetek. Deszcz pada jak cholera, zobaczymy. No a teraz pierścioneczek. Z kwiatuszkiem. Raczej odpustowy. Też chyba miedziany. No, proszę bardzo. W międzyczasie kilka monetek. Ale kopiejki. Także dalej lecimy. No i tym razem 2 kopiejki. 100, jak widać. Kurczę, ale pada. No nie za ciekawe. W ogóle miałem tego sygnału nie kopać, taki jakiś rozjechany. Ale wracam już do samochodu, także kopnąłem. No i co? Łyżeczka. Chyba posrebrzana się trafiła. Po następnych 10 kopiejkach. Ale naprawdę ciężko mi jest nagrywać w takich warunkach. Także do zobaczenia. Zobaczcie, teraz taka mała sprzęczka się trafiła. Niestety miała 2 szpilki takie, ale przy czyszczeniu niestety mi odpadły. Taka jest zdobiona, malutka. Fajna rzecz może być. No i co? Pierwszy dołeczek dzisiejszego dnia i plomba. Duża, ołowiana. No i proszę bardzo, jest petarda. 1923, 50 groszy. 50 groszy międzywojnie, zobaczcie. No coś pięknego. Ale stan. Kuziła. No pięknie. Aż mi mięknie normalnie. Oj, pięknie, pięknie. No i tym razem wpadł na parsteczek. Piękny, malutki.
Szkoda, że zgięty, ale... Ale postaramy się go wyprostować, a jak nie, to niech zostanie sobie taki, jak jest. I tak jest ładny, malutki, taki na mój najmniejszy palec. No. To dopiero mój trzeci chyba, czy czwarty w życiu, także... Proszę bardzo. I teraz spadła... Wydaje mi się, że to spinka do włosów. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy to nie sreberko przypadkiem, wiecie? On to się ukaże. Teraz dosyć duża monetka, ale taki zajeździk, że nie do rozczytania. Nie ma szans żadnych. O, proszę bardzo. Marcin do nas dojechał. Pokaż. Znaczy Marcin, kurczę. Pokaż. O. A jaki jeszcze masz? Jak tam? Bardzo fajnie, pogoda jest. Pokaż. Zaskakująco dobra. Weź samo naciarkę kup w końcu. W tych kieszeniach kitra jak. Tylko współcześniaków tam nie wyciągaj. Może tak być. Cuto. No zajazd straszny. Zajazd straszny. Prześcimy, patrzymy. I co jeszcze masz? Nie, na tym nic nie będzie widać, człowiek. No zajazd straszny, ja też coś takiego znalazłem. I znowu monetka wpadła. Znowu zajeździk, ale chyba kopiejeczka. Tak, kopiejka. Jak doczyścimy, chociaż tutaj to nie ma co czyścić za bardzo. Ale może coś się odczyta. Będziemy się zwijali powoli. Może pół do 11, także... Do zobaczenia. No i pierwszy guziczek. Z łóżkiem. Chyba płaski. Chyba tak. I drugi guzik. O, z łóżkiem. Zdezolowany strasznie, ale... Ale jest. Proszę bardzo. Trzeci guziczek. No ale tutaj takie zajazdy są. Takie zajazdy, że to się w pale nie mieści. Aż serce się kraja. Zobaczcie, no kurczę. Ale jestem zły. Zobaczcie, jak on jest wyżarty. Wyżarte. Niesamowicie. W zasadzie do wyrzucenia, no ale ja tego nie zrobię oczywiście. Posłuchajcie, w ciągu 20 minut znalazłem czwarty guzik. Ale czwarty taki. Normalnie mnie szlak trafia, no. Czwarty guzik, kurde, no. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda. No nie wiem jak wy, ale ja widzę tu orzełka. Tylko nie wiem, czy jedna głowa, czy dwie. Ale chyba taki duży guzik. Cholera, nie widzę. Ale zrobimy identyfikację w domu. Drugi taki sam guzik. Także widzę, że to jest jedna głowa orła. Także dwa takie same guziki. To są większe guziki takie. Ten jest w lepszym stanie troszeczkę. Super. Super, no. Powiem wam, cały wypad nie znalazłem guzika. Teraz szósty jest w ciągu, nie wiem, pół godziny, 40 minut. Nie wierzę. Ósmy chyba guzik, płaski.
płaski, ale ósmy godzin, kurde. Nie wiem, w 50 minut cały wypad bez guzika. No szkoda tylko, że takie zajazdy. Cholera, no taki wypad guzikowy by był, no kurczę. Ojej. No, zbieramy się. Robercik gdzieś nam zaginął, bo zostaje on jeszcze na kopanku. Ale chcieliśmy się pożegnać, jego nie możemy namierzyć. Także 10 guzik w ciągu godziny. Ten taki sam jak te polskie, czyli 3 mam takie. Sebek znalazł jednego, czyli 4 dzisiaj wyjęliśmy, takie same guziki. No ten to zajazd, nic tutaj nie zobaczymy. Ale widzę po kształcie i po tym rancie, także kończymy tą nierówną walkę. Bardzo dzięki, trzymaj. Co to kurczę dzisiaj może być? Ty, ale to nie moneta, to jest jakiś, może jakaś broszka taka? No, nie wiem. Medalik na pewno. No, nie, bo to taka... No, fajny, także wypadzik udany. Bardzo fajnie. No. Rozruszaliśmy się. Jeszcze ja mówię. Zobaczcie moją go. A no, 20. Zaczekaj. Ojej, 20 groszy. Bo to, Matko Boska. Nie, no to ja stan. Taka, o! Taka. To jest Matka Boska? Tak mi się wydaje, nie? Że to jest główka, to jest dzieciątko. A nie myślisz, że to... No nie, no Marcin, no. Ty w ogóle masz taką fantazję, no człowieku. Albo ty masz kataraktę. A ja ci mówię, że to jest Matka Boska. No nie ma mowy nawet. Ile razy tak było, że myliłeś się i potem się okazywało, że jest zupełnie inaczej. Przybyć jak się. Ty tam widzisz Matkę Boską, no, to ja jestem kurwa Belzebub. No, no może się tak okazać. No. Może ksywkę tak taką miałem, ale wiesz. Widzisz, że to nie wiem, Warszawa, coś tam. No to nie do rozczytania teraz, no, tutaj w tych warunkach.